Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół powszechny zapisze go jako papieża, który nie tylko nas budował świętością swojego życia, ale również był wielkim promotorem życia w ogóle, a zwłaszcza życia ludzkiego. Uczył nas szacunku dla życia. Uczył nas świętości życia ludzkiego. Uczył nas, jak życia bronić, jak życie promować, jak z życiem współpracować, bo życie jest darem Bożym, który otrzymaliśmy i który musimy docenić jako największy dar naszego istnienia. Dlatego też wybieramy się na Marsz Świętości Życia, na marsz, w którym pokażemy, że każde życie ludzkie ma swoją wartość. Każde życie ludzkie jest darem Bożym. Każde życie ludzkie jest przez Boga przewidziane, kochane i oczekiwane. I dlatego będziemy przez ten marsz budować się wewnętrznie, by zauważyć, że żywy człowiek jest chwałą Bożą, że żywy człowiek jest tym, którego Bóg posyła do dzisiejszego świata, do tego świata, który jakby zapomniał o tym, czym jest życie, dlaczego istnieje i do czego zmierza. Będziemy świadkami radosnej Ewangelii życia, będziemy świadkami tych samych wielkich nauk i ideałów, które zostawił nam święty, wielki Jan Paweł II.